Cześć kochani, w dzisiejszym vlogu chciałbym Wam powiedzieć, tak jak jest to w tytule, dlaczego nie warto być keto zamordystą. I w ogóle co to znaczy zamordyzm? Według słownika języka polskiego jest to brutalne trzymanie się jakiegoś rygoru. I jak dobrze wiemy, w diecie keto występuje ten rygor pod postacią zwłaszcza pilnowania ilości tłuszczy, białek, a co najważniejsze węglowodanów, czyli tych cukrów, które są niefajne. Nie lubimy ich będąc na keto, nie lubimy, wystrzegamy się ich. I teraz słuchajcie, od paru miesięcy jestem członkiem kilku grup na Facebooku właśnie o tematyce diety keto i zauważyłem tam coś niepokojącego. Chodzi mi o zachowanie ludzi będących w początkowej fazie diety keto. Tych amatorów, którzy jeszcze nie znają się na tej diecie i te osoby popełniają duży błąd, ponieważ zbyt biorą do serca rady innych i te rady nie są do końca takie dobre. Otóż jak często widzę takie posty na grupach, gdzie w ogóle chcę pozdrowić wszystkich członków tych grup, tak? Cześć, bo udostępnię na pewno tego vloga na tych grupach. I właśnie ci początkowi sympatycy, ludzie, którzy na diecie keto są od niedawna, wrzucają posty, tam właśnie zawierają zdjęcia swoich posiłków i pytają, czy ten posiłek jest dobry. Czy nie za dużo tego, czy nie za mało tego, co by dodać, co by odjąć i co zmienić. I wtedy ci inni użytkownicy komentują to nie zawsze w fajny sposób. Otóż o co chodzi w niefajny sposób? Praktycznie pod każdym postem, pod każdym takim zdjęciem widzę negatywne komentarze, że czegoś jest za dużo, czegoś jest za mało, to jest złe, to jest niedobre, weź to wyrzuć, weź to zmień. Dlaczego? Powiedzcie mi, dlaczego na przykład muszę dodać sobie do śniadania awokado, które jest chyba no nieodzownym elementem diety keto, ale przykładowo, jeżeli ja nie lubię awokado, to nie będę burczą mi samochodami. To nie będę jadł tego awokado, ponieważ mi to nie smakuje. A dlaczego ludzie są na diecie? Na pewno najczęściej, żeby schudnąć, żeby zrobić formę, jeżeli chodzi o sprawy takie typowo fizyczne. Natomiast też często przechodzimy na różne diety dla lepszego samopoczucia. Więc z jakiej racji ja, przechodząc na dietę, chcąc zmienić swoje samopoczucie, mam jeść coś, co mi nie smakuje? Wtedy nie będę mieć dobrego samopoczucia, bo będę musiał wciskać w siebie rzeczy, których nie lubię. No to jest bez sensu, to się mija z celem. I teraz, kiedy mogę stosować coś takiego, że jem coś, czego nie lubię? Wiecie kiedy? Kiedy ja swoim ciałem, swoją sylwetką, swoim wyglądem zarabiam. Jest to moją pracą. Jestem przykładowo kulturystą, zawodnikiem fitnessu. Chodzi mi o te sporty, że muszę wciskać coś w siebie, co jest zdrowe, co pomoże mojej sylwetce, mimo że mi to nie smakuje, ale taka jest moja praca i ja na tym zarabiam. No odpowiedzcie mi sami, czy wasza praca satysfakcjonuje was w 100%, że wszystko wam się podoba? No chyba nie. Chyba że mówię nieprawdę, no to wam zazdroszczę, serio. Następna kwestia, na której chcę się skupić, co można, a czego nie można jeść, będąc na diecie keto. I nie skupię się na tym, czego nie można jeść na diecie keto, ponieważ na keto można jeść wszystko. Wszystko, serio. Jesteś zszokowany? Zszokowana? Ale taka jest prawda. Słuchajcie, kluczową zasadą jest trzymanie się ilości cukrów, węgli w ciągu doby. Najczęściej jest to 50, ale zaraz też wrócę do tego, dlaczego to jest 50 i dlaczego to nie jest 50. I słuchajcie, pilnując danej ilości węgli cukru na dzień, naprawdę my możemy nawet jeść żelki. Serio, można. Zjedz sobie te żelki. Jeżeli poprawisz sobie nastrój, humor, to je zjedz. Tylko pamiętaj, że bardzo małą liczbę. Zjedz sobie 2-3 misie. Tam jest bardzo mało cukru. Serio. Jak to wliczysz w bilans dzienny tych 50 gramów, to się zmieścisz i nie wypadniesz z ketozy, a umysł będzie wypoczęty. Psychika lepiej. Lepiej się poczuje. Będziesz zadowolony. Endorfiny się wytworzą dalej będąc na keto. Można. Tak samo wracając do tematu tych grup, jak właśnie widzę w komentarzach, że dodając przykładowo do sałatki kukurydzy, to już nie jesteś na keto. Jesteś. Zważ tą kukurydzę. Ile ona ważyła? Dodaj ilość tych cukrów do tego dziennego zapotrzebowania.
50 gram, w cudzysłowie tych 50 gramów i wszystko jest w porządku. Dalej jesteś na keto. Możesz to jeść. Naprawdę na keto można jeść wszystko, tylko z umiarem. Trzeba o tym pamiętać i tego właśnie pilnować. Kochani, następną kwestią jest, tak jak już wcześniej powiedziałem, zachowanie tych 50 gramów węglowodanów na dobę. Tak się przyjęło, tak, ale okej. Jeżeli zjem 51 gramów, to co wyrzuci mnie z keto? To jest ten 1 gram to jest kluczowy? Od tego 1 grama zależy wszystko? Przyszłość wszechświata leży w 1 gramie cukru? No nie. Ale jeżeli 51 gramów nie wywali mnie z ketozy, to czy 52? Tam też jest różnica grama. No i tak można jechać, ale gdzieś jest ta granica. A granicą są nasze organizmy. Na świecie mieszka nas kilka miliardów ludzi. I nie znajdziemy u nikogo na całym świecie, na żadnym kontynencie, drugiego identycznego organizmu jak nasz. Każdy inaczej będzie reagował na ten sam bodziec, który występuje. Serio. To, co dla jednego właśnie 50 gramów jest górną granicą ilości cukru w dobie, na dobę, jeżeli chodzi o dietę keto, to dla innego będzie to 80. Dalej będzie na diecie keto. Nie można porównywać wszystkich. Trzeba, co najważniejsze, zapamiętajcie sobie to, serio, to jest bardzo ważne. Słuchajcie własnego organizmu, obserwujcie go i słuchajcie. To jest najważniejsze, nie tylko na diecie keto, ale na każdej diecie. Jeżeli dobrze się czuję po zjedzeniu przykładowo surowego jajka, to nie znaczy, że druga osoba będzie mieć tak samo. Ja osobiście nie jem ryb, bo ich nie lubię. Nie lubię smaku ryb. Dla mnie ryba śmierdzi i dla mnie każda ryba smakuje tak samo. I czy ja muszę to jeść, będąc na diecie keto? Nie, nie muszę, bo tego nie lubię. I nie będę siebie zmuszał, żeby jeść coś, co mi nie smakuje. I to, takie podejście polecam Wam wszystkim. Naprawdę. To jest zdrowe. Zwłaszcza dla naszej psychiki. Jeszcze kolejną rzeczą jest często na tych grupach widoczne przeze mnie, jak ci adepci diety ketogenicznej wrzucają zdjęcia, na którym na przykład są parówki albo kiełbasa, a zwłaszcza już parówki. To te osoby są dosłownie pożerane negatywnymi komentarzami od innych osób. Słuchajcie, naprawdę można kupić zajebistej jakości parówki i też kiełbasę. Można, naprawdę. No i nie oszukujmy się, wszyscy to jemy. Każdy to jadł, jednemu to nie smakuje, drugiemu bardzo. Wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, każdy organizm jest inny, każdy organizm i smak. Nie będę Was teraz zachęcał do jedzenia jakichś gównianych, naprawdę takich parówek z totalnie najniższego poziomu, ale pamiętajcie, żeby zachować umysł, rozwagę, podział, rozróżnić, co mogę, czego nie mogę, ale co chcę i co lubię, tak żeby psychicznie odpocząć. Pamiętaj, to nie Ty jesteś dla diety, tylko dieta jest dla Ciebie. Kochani, ja na przykład powiem na swoim przykładzie, kiedy ja jestem na diecie już koło roku z przerwami. Tak, miałem przerwy właśnie po to, bo miałem na nie ochotę. Ja doskonale wiedziałem, jakie będą konsekwencje nietrzymania się diety keto, a mianowicie gorsze samopoczucie, nabrałem trochę smalcu na ciele, ale ja o tym wiedziałem, liczyłem się z konsekwencjami, Boże, trudne słowo. Zawsze jak występuję przed kamerą, mam takie dłuższe słowo do powiedzenia, to często zaliczam wpadkę. Ale będę pracował nad tym. O. I tak, wracając. Bądźmy świadomi naszych wyborów. Jeżeli czegoś nie chcemy, to tego nie róbmy. Jeżeli mamy ochotę, to zróbmy. Wiadomo, będą tego właśnie konsekwencje, ale bądźmy ich świadomi. No i cóż, kochani, dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Zostawcie subskrypcję, napiszcie komentarz pod tym filmem na dole. Napiszcie, czy jesteście na diecie keto, co Wam się w niej podoba, a co nie. Ja natomiast zabieram swój plecaczek z gumami oporowymi i lecę na trening. Niebawem takie treningi tutaj na tym kanale. Serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.